ciśniemy. To prawda? Jest godzina za 15:18, bo przysiadłem trochę na stacji. Miałem poczekać, może by się znalazł jakiś doładunek, ale się nic nie znalazło. Także jedziemy. Wrotki, panie. Teoretycznie, kurwa, 4 godziny jazdy, nie, 3. 10 dzisiaj trzeba pierdolnąć. Jutro prawdopodobnie, kurde, może się okazać, że pojedziemy na pusto do kraju. Słuchajcie, no do granicy 60 km, nie? Ale w sumie do domu będzie jakieś, kurde, 300. Fajnie by było, jakby wpadł jakiś ładunek, chociażby się pokryło za paliwo, nie? Że tak powiem. A jak nie, to wiesz. Ja już tam kurde za bardzo nie interesuję. Ja i tak muszę zjechać, i tak muszę zjechać. I masz Berlin Ring. Roboty drogowe. Ja już pewno, kurde, przestanę jeździć, ale roboty dalej będą, także na przyszłość, jak ktoś tutaj jedzie busem, trzymajcie się skrajnego lewego pasa, najszybciej przejdziecie. Skrajny prawy będzie stał cały czas, środkowy tak sobie, jak widać. A czemu skrajny prawy stoi? Ponieważ tu jest zjazd zaraz na stację i ludzie przejeżdżają przez stację, się wpieprzają. Także trzeba ich wpuścić, to jest jedno. A dwa, tu się łączy za jakiś czas autostrada 13 z 10 i z prawej strony właśnie, kurczę, ci, którzy wjeżdżają. No, że wiadomo, tak, trzeba wpuścić iść. Wpuścić tych, co wjeżdżają na autostradę, nie? Także jak już lewy skrajny pas, jeszcze w miarę to, kurde, mykniecie, nie? Taka tutaj podpowiedź z mojej strony na przyszłość. To jeszcze zwężkę zrobili z lewego pasa, zjazd na prawy, czyli na środkowy. Ale tak czy tak, jak mówiłem, no, trzymajcie się tego lewego skrajnego pasa, tutaj na szybciej się to przejdzie. Teraz może jeszcze nie ma takiego kołchozu. Ten prawy pas w trakcie dnia, to tam stoi wszystko, nie? Jeszcze jakoś to, kurczę, teraz idzie, nie? Raz pamiętam też tutaj stałem, bo kurde, 3 godziny, nie? Tak, najgorsza godzina, 15-16 jest kołchoz. Kabelców remontów zachciało. Po 800 metrach trzymaj się lewej strony A10, E30, E55, kierunek Frankfurt, Oder. Normalnie na świecko, żebym tu zjeżdżał w prawo. Nie but, 70 km i przy granicy. Już tam z dziesiątki się zjeżdża, my tutaj ciągniemy dalej do góry. Zostało 170 km. Także już bliżej niż kurczę dalej, nie? Do granicy będzie raptem 65 km. Także moment! To będzie jutro moment i będziemy w kraju. Znaczy ja będę. Wy będziecie
aktualny. Fuh. Niestety 9 godzin jazdy nie wystarczyło dzisiaj. Stoję na A11. Właśnie kończę pauzę. No i kurde, walę 10 dzisiaj. Znaczy, to ja już skończyłem, nie? Do celu 73 km, także już teraz się doszłapię. Szlapy to trafię. Jedź, chłopie. Tracisz mój cenny czas. Mam tylko godzinę na dojechanie. A muszę się doszłapać, znaczy... Chciałbym, nie? Ogień, ogień, ogień! Chociaż wziąć już. 110 wklepanej! Jedziemy, jedziemy! Chciałbym, kurde, do 10 dojechać. Zakończyć ten dzień. Znaczy ile kilometrów sobie. Znaczy generalnie chyba. No. Nie chciałbym was kłamać, ale koło 800 może się zakręcić dzisiaj. Plus postój na ringu, bo kurde, roboty drogowe. Tam trochę upierdoliłem czasu. Z pół godziny jak nic. Może gdyby nie ten ring, to może bym się doszłapał już. A tak, widzisz, nie dało rady. Żeby wszystko się zgadzało, trzeba było pauzę pierdyknąć. No i się skończyła piękna jazda po autostradzie. Ostatnie 25 km lądówką. Zajebiście, oby czasu starczyło. Jak to wyglądamy z czasu? Przed tobą zakręt w prawo. P109. Zamać. Pół godziny. Zamać pół godziny. Szłapię się. Wiesz, na busie możesz przekabacić, nie? Tacho, z tym się zgodzę. I każdy się ze mną z tym zgodzi, że można przekabacić, ale jak już stoisz, nie? To możesz sobie przepisać i zrobić różne kurde rzeczy z tacho. Ale jak jedziesz cię pierdolną, to masz kurwa mandat, nie? Dlatego tak czy tak chcę zdążyć, żeby dojechać, nie? 25 km na to. No stosunkowo nie jest to daleko. Daleko i nie. Zacznę jeszcze wioski. Toż generalnie jest tak, że wiesz, ja zauważyłem, że jak policja mnie zatrzymywała, ale miałem zawsze takie kurde ostatnie szczęście tu, to było tak. Wiadomo, dokumenty, tak. Prawko, dowód rejestracyjny auta. Tachobucha się pytali, więc tachobucha dałem. Ale generalnie on tylko spojrzał w tego tachobucha, nie? Wiesz, jak mu się tam luknęła, że gdzieś tam przerwa zrobiona, to spoko. Sprawdził mi w ewidencji, czy wszystko gra z papierami, czy nie jestem, kurde, wiesz... Nie, że jestem karany, czy... No jakieś pewnie, czy może nie jestem karany, albo nie wiem, ścigany i takie bzdety i oddawał, nie? Ale może też tak się zdarzyć, że jak trafisz na gnoja, to ci prześwietli wszystkie karteczki z tacho i kurczę, wiesz, zacznę ci wyliczać, nie? Tak jest najgorzej, jakbyś trafił na bagolców, nie? Trafisz na bagolców, to miej pewność, że masz godzinę wyciętą, kurde, z życia rejsa. Bo wszystko będą czepać. Włącznie z CMR-kami. Teraz się wzięli za kabotaż.
odnośnie tutaj przewozów. Chyba każdy wie, co to znaczy kabotaż. Możesz zrobić teoretycznie, słuchajcie, można zrobić tylko do 3 przerzutów w trakcie tygodnia. A wiadomo, że tych przerzutów niektórzy robią więcej. I oni właśnie takich ludzi ścigają i też sprawdzają i walą mandaty, nie? Można ten kabotaż bardzo szybko przejść. Wystarczy, że wiesz, jak jedziesz po Niemcu i masz na przykład już 3 CMR-y, to szukaj sobie 4. albo tą 3. CMR-ę na wyjazd z Niemiec, na przykład na Francję, przerzut, bądź Austrię, Czechy i z powrotem wracasz, tak? Z innym towarem, czyli jak wrócisz z jedną CMR-ką, czyli to, te wcześniejsze ci się kasują i na nowo możesz zrobić jeszcze 2 albo 3 rzuty, nie? Tak to mniej więcej działa, także można tutaj wykombinować i przekombinować tą całą sytuację, nie? A gdzieś radar jest. Kurwa, tak 70 będę jechał, to nie dojadę w tym czasie, nie? Gdzie jesteś ty, no i cholera. To jest 70. Spróbuj mrugnąć, jest zapierdolę. Zobaczymy, czy się uda dojechać. Zostało czasu, kurde, bo 25 minut mi zostało na dojechanie, poważnie. Za 10, 10, a 15 powie żak. Tu można 100 lecieć na lądówkach. Taki to plus. Żaden guziec nie wyleciał.
jeszcze, ja pierdzielę, ty. Zdążymy czy nie? Co mówicie? Nocna jazda. Tak mówiłem, ja to w nocy lubię jeździć, ale jak mam czas, to już mi czas, kurde, goni. Pokazuje mi 15 minut czas dojazdu, czyli będę te 5 minut przed czasem. Jakby tak było. Czy już mówię, jak dojadę już na miejsce, to tam kiedyś z tym, nie? Mogę sobie przypisać, kurde, ewentualnie coś tam skrócić, zamataczyć. Tacho. Bo chodzi o samą jazdę, żeby cię nie trapili w trakcie, nie? Coś jest nie tak. Ciężarówko, to już bym był, kurde, osrany, że nie dojadę, nie? A busem jeszcze jest taki plus, że wiesz, w każdej chwili możesz stanąć gdzieś, nie? I oddychnąć. A ciężarówko mieć teraz i szukaj, nie? Chociaż pewnie jak się jeździ ciężarówką, to się tak nie ryzykuje już. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie od strony właśnie kierowców ciężarówek. Może ktoś z was tutaj jest, obserwuje i mógłby się wypowiedzieć na ten temat. Wdzięczny. Nigdy nie wiadomo, może kiedyś na ciężarówkę skoczę. Jeśli sam się o tym przekonam, jak to wygląda. Tak patrzyłem ostatnio tak delikatnie, średnio próbowałem policzyć, kilometry już zrobiłem po Unii. Będzie blisko, kurde, 100 tysięcy, czyli naprawdę tak jeździł 100 tysięcy km po Unii, to nie jest dużo, bo to praktycznie można zrobić ze spokojem w rok, jeśli się jeździ naprawdę na jakiejś tam spedycji, ale typowo tylko na międzynarodówkę, tak? Nie tak, ja tutaj wiesz, do skoku czy coś. No ale mogę powiedzieć, że jakieś doświadczenie już mam odnośnie jazdy. Także luźno. I
Krakowi się spiesz, że tu 50 jest, kurczę. Zacznie kamer, nigdzie nie ma. Zna tą trasę jak własną kieszeń. No ja nie znam. Ale bo w takim tempie to kurde zaraz mi się naprawdę czas kończy. Mam 15 minut jazdy. Przynajmniej jeszcze żule w parku siedzą, kurde, wleją wina. Tu? Kogo nie ma? O, widzicie? Jezowa. Ty, on w kościół chyba też był bezdomny. On takiego nie wygląda. Chudy byk! Nie powiem co! Czasami mi tutaj mrugają, że na długich jadę. W sumie, no, wiesz, trzeba kurde napierdzielać. Zapierdzielać tutaj. Czy są w miarę zrobione. U nas w kraju już też kurde coraz lepsze te drogi. Ale czasami kurde jak się trafi na dziurę, to pożar się może. Przejazd kolejowy nierówny się trafi, to stary już zawieszenie porywać. Dopiero by było. Tej
dżihy po prawej stronie stały, widziałem. Coś tu zaczyna papać.
jest firma chyba, to nie jest żadna osoba prywatna, bo tu widzę jakieś blokowiska. Tylko po blokach nie musiał latać za chwilę z paczką. Zobaczyć zlecenie, co to jest za firma. Załadowany. Teraz poczekamy do 10, do 11. Co się będzie działo? Czy będzie coś, czy nie? Gdzie jakiś ładunek to bierzemy, jak nie, to spadamy do domu. Spadamy do domu na pusto. Koniec jazdy. Nie ma żadnego ładunku, mamy 14.30. Kody jedynki, tutaj ciężko wyjechać stąd, ciężko znaleźć coś. Także 260 km do domu. Jechać na pusto też nie ma takiej tragedii, tyle kilometrów. Ale nie mam zamiaru też tu gnić do wieczora i potem wieczorem zjeżdżać do domu. Dajcie sobie spokój. Pierdzieli coś takiego. Koniec. Może jeszcze kiedyś na busy wskoczę, nigdy nie wiadomo. Jak na razie starczy, wracam do siebie, do pracy. Już nie ma co tutaj dalej, nie ma co gadać, nie? Co mogłem wam przekazać, pokazać, to pokazałem i to na tyle. Aj, pomyliłem drogi. Ale nie, dobra, wejdziemy tutaj. Objedzie się trochę miasteczko. Jednak zmiana planów. Kurde, coś taka mała krzywo, zaraz ją poprawię. Mamy ładunek. Za 4 km będę na miejscu, żeby się załadować. I to jedzie, uwaga, do Czech. Ale jest to na poniedziałek. Czyli sprawa wygląda tak.
że ja dzisiaj zjeżdżam do domu, a w niedzielę, 4 rano, szczał na Czechy. To jest na granicy, delikatnie za granicą polską. Tam rozładunek, poczekamy, załadujemy się z powrotem na Poznań, rozładujemy się w tym samym dniu, albo we wtorek, albo nic nie załadujemy i tyle i wracam do domu. I wtedy dopiero zakończę jazdę tam później, także. Ale i co? Zawsze, kurde, zawsze ta jedna dniweczka do przodu, prawda? Także jedziemy się ładować. Już nie znam, jakby zdać pasmo z tych nikąd składam.